otwieram drugą sesję praw wiktym dla prawa dziecka w kadencji samorządowej przypadającej na lata 2018-2023. I stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 lat. Na stałe 15 lat. Co powoduje, że dzisiejsza sesja jest prawomocna i ładna do podejmowania uchwał. Na sesji dzisiejszej witam pana wójta Leszka Kuce, jego zastępcę pana Piotra Pieca wraz z pozostałymi pracownikami urzędu. Witam kierowników jednostek podległych gminy Ludomalnicka. Witam panie i panów radnych, witam panie i panów sołtysów oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Informuję, że dzisiejsza sesja jest nagrywana i będzie transmitowana w internecie za pośrednictwem strony urzędowej tutejszego urzędu gminy. Bo jak na razie transmisji bezpośredniej nie możemy przeprowadzić, bo nie ma tutaj w tej sali łącza internetowego. Tutaj pozwolę sobie usiąść, to będzie troszkę wygodniej. Dziękuję. Porządek dzisiejszej sesji został zawarty w przesłanym wszystkim zaproszeniem. Wobec tego pytam, czy ktoś z państwa radnych zgłasza wniosek do porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przyjmuję porządek obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy Ludomalnicka, który radni przyjęli przez aklamację. To jest punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Punkt czwarty. Przedstawienie sprawozdania z działalności wójta za obecnym sesjami. Punkt piąty. Wolne wnioski i zapytania. Punkt szósty. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. Punkt siódmy. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. To jest pierwsze. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ludomalnicka na lata 2018-2028. Druga. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Trzecia. W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019. Czwarta. W sprawie ustalenia szczegółowych zasad połączenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkanych chronionych. Piąta. W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Szósta. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem. Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Siódme. W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem. Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Ósma. W sprawie metody obliczania odpady za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Dziewiąta. W sprawie ustalenia składu liczbowych komisji stałych Rady Gminy Ludomalnicka. Dziesiąta. W sprawie ustalenia składu osobowych komisji stałych Rady Gminy Ludomalnicka. Jedenasta. W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ludzie Małoleńskiej. 12. W sprawie wyznaczenia przedstawiciela skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Staropolski Związek Gmin i Miast. 13. W sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Ludomalnicka. I później zakończenie sesji. Przechodzimy więc do porządku trzeciego punktu porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Poproszę o przegłosowanie protokołu z poprzedniej sesji, która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 roku. I tutaj dowodzę państwu radnym, że będziemy głosować jawnie w kolejności alfabetycznej. I ja zaraz prowadzę dzisiejszej sesji. Będę łączył działać nazwiska radnych i poproszę wszystkich radnych o wypowiedź w tej kwestii. I każdy z radnych musi powiedzieć, czy jest za przyjęcie protokołu, czy jest przeciwny, czy się wstrzymuje od głosu. Czyli przechodzimy do głosowania. Pani radna Karolina Babcińska-Kaczor. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Białkowski. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Szymon Biały. Jestem
Dziękuję. Pani radna Wiolanta Fikulejterska. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Harwat. Dziękuję. Pan radny Bogusław Mikcarz. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Paczyński. Dziękuję. Pan radny Piotr Walkan. Za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Wektora. Za. Dziękuję. Dziesiątka opuszczamy na pana Wiktora Piotrka. 11. Pani radna Zofia Pilarska. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Kuta. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Piotr Raciński. Jestem za. Pan radny Michał Wolnowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Małgorzata Wójta. Jestem za. Dziękuję. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym. Stosunek głosów 14, czyli 1 głos. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta za obecne ze sesjami. Poproszę pana Leszka Kruse, wójta gminy Łamanicka o czytanie sprawozdania ze swojej działalności za obecne ze sesjami. Szanowni Państwo, 31 listopada w budżecie gminy na 2018 rok wprowadziły następujące zmiany. Zarządzenie nr 77 przez 2018 z dnia 27 listopada 2018 roku zwiększono i zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 831 zł w związku z osiągnięciami planu wydatków pomiędzy paragrafami. Zarządzenie nr 79 z dnia 30 listopada zwiększono i zmniejszono plan wydatków o kwotę 22 270 zł w związku z osiągnięciami planu wydatków pomiędzy paragrafami. W opisie sprawozdawczym przeprowadzono następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ruda Maleniecka oraz gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W wyniku ogłoszonego przetargu rynkowego ofertę złożyło tylko jeden wykonawca. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końsku. Oferta objęła na kwotę 285 020 zł brutto. Przeprowadzono również postępowanie skargowe na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do celu oświetlenia drogowego oraz zasilania obiektów administrowanych przez gminę Ruda Maleniecka. W najbliższych dniach gmina podpisze umowę z dostawcą energii. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Ruda Maleniecka oraz jednostek organizacyjnych gminy oferty swoje złożyły dwa banki. Bank Spółdzielczy Przedworzu oraz Bank Spółdzielczy w Końsku. Bank Spółdzielczy Przedworzu złożył najkorzystniejszą ofertę i z tym, że bankiem będzie podpisana umowa na okres 5 lat. 5 grudnia podpisana została umowa z biurami wykonawcą na usługę w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Ruda Maleniecka w 2019 roku. Wykonawcą usługi będzie Zakład Usługowo-Handlowy Promar Skorski. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadanie dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ruda Maleniecka w 2019 roku wpłynęły 3 oferty. Obecnie trwa postępowanie weryfikacyjne, po czym zostanie zawarta umowa z wybranym wykonawcą. Kolejne postępowanie dotyczy zimowego utrzymania dróg gminy na terenie naszej gminy. W wyniku tego postępowania wybraliśmy firmę, w zasadzie przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Waldi Radoszyc, z którą gmina podpisała już umowę na usługi w zakresie odśnieżania oraz likwidacji obrotu na terenach naszej gminy. Wyłoniony został również dostawca oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie naszej gminy. Najwyższy raport zaoferowała spółka Droś Sawicki, spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Przystań. Umowa została już podpisana. W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych w naszej gminie podjęto następujące zadania. Poniesione wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie gminy Ruda Maleniecka, wdrożonego do działania 7.4
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach regionalnego programu operacyjnego Uniwersytetu Dębczyńskiego na lata 2014-2020 zostały rozliczone we wniosku o płatność złożonym w dniu 30 listopada 2018 roku. Projekt będzie realizowany do grudnia 2019. W związku z realizacją projektu pod nazwą Przebudowa i rozbudowa i odbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Rudna Malenecka złożono do działania 4.4 pod zachowanie miejsca kulturowego i naturalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Dębczyńskiego na lata 2014-2020. Wystąpiono o przełożenie zaliczki na potrzeb zapłaty wykonawcy zadania na wykonanie robót kulturalnych. W dniu 30 listopada złożono wniosek o rozliczenie otrzymanej zaliczki oraz wniosek o płatność końcową. Wszystkie wydatki związane z projektem zostały poniesione i przedłożone wyżej wymienionym wniosku o płatność końcową. Obecnie wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami jest w trakcie oceny. W zakresie realizacji inwestycji komunalnych kontynuowana jest budowa kanalizacji wodnej w Dębie i Dębie Kolumnie. W zakresie gospodarki nieruchomościami ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości zbudowanych o powierzchni 808 metrów kwadratowych położonych w obrębie Malewic, który zorganizowano na dzień 10 grudnia 2018 roku. Z uwagi na fakt braku wpłaty wartą na zakup tej nieruchomości przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Sporządzono również wykaz dla nieruchomości zarobionej o powierzchni 30 górach położonej w obrębie Kowaliec przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu. W miesiącu grudniu bieżącego roku zorganizowano Mikołajki, co jest wieletą już dla nas tradycją. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak w tym roku przygotowano mnóstwo atrakcji dla dzieci w każdym wieku. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ludzie Malewieckiej i Lipie oraz trzecia klasa gimnazjalna podzieli na dwie kategorie wiekowe, wzięli udział w tradycyjnym 11. gminnym i wojewódzkim turnieju Kiel i Zabaw. Zawodnicy z grupy młodszej, czyli klasy 1-4, rozgrywali różne konkurencje, które mogli wykazać się sprawnością. W grupie starszej odbyły się rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt i piłce nożnej chłopców. Po zakończonym turnieju dzieci z klas 1-4 wzięły udział w warsztatach plastycznych, podczas których wykonywały ozdoby świąteczne. W Gminnych Mikołajkach uczestniczyły również dzieci w wieku do 6 lat. Oprócz wychowanków miejscowego przedszkola udział w zawodzie wzięły także dzieci, które nie uczęszczały do naszej placówki, a mieszkały na terenie gminy Rudna Malenecka. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przyjęcie sprawozdania. Przechodzimy do punktu 5. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo o zadawanie pytań. Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do punktu 6. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. Ale w związku z brakiem pytań w punkcie 5. Punkt 6. staje się bezprzedmiotowy. Więc przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały Rady Gminy Rudna Malenecka z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna Malenecka na lata 2018-2028. Pomijając podstawę prawną, Rada Gminy Rudna Malenecka uchwala co następuje. Paragraf 1. Załącznik wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 3. Objaśnienia zmian wartości przyjętych wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 4. Wykonanie uchwały powierza się Gminie Rudna Malenecka. Paragraf nr 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Co do projektu, czy Państwo radni mają jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę, przechodzimy do głosowania. Głosowanie będzie się odbywało.
kolejność alfabetyczna. Poproszę. Panie Radny Karolino Barczyk-Smokaczek. Dziękuję. Pana Andrzeja Białowskiego. Jestem za. Dziękuję. Pana radnego Szymona Białego. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wolodia Frygarska. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Marek Szpiechara. Dziękuję. Pana radnego Wojciechowa Wicena. Jestem za. Dziękuję. Pana radnego Grzegorza Baczyńskiego. Jestem za. Dziękuję. Pana radnego Piotra Małgorzata. Jestem za. Dziękuję. Pana radnego Andrzeja Pękala. Dziękuję. Pani radną Zofię Krasną. Jestem za. Dziękuję. Pani radną Agnieszkę Krótę. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Piotr Lasiński. Jestem za. Pan radny Michał Wojnowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Małgorzata Wiela. Jestem za. Dziękuję. Uchwała w sprawie Rady Prognoz Finansowej Gminy Lodawa Miejska została podjęta 14 głosowiska za, czyli nie do głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Projekt uchwały Rady Gminy Lodawa Miejska z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Pomijając podstawę prawną, Rada Gminy Lodawa Miejska uchwała co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w planie dochodu budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 3. Załącznik i mniej wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do 3 uchwały. Paragraf nr 4. Załącznik zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do 3 uchwały. Paragraf nr 5. Wykonanie uchwały powierza się gminom gminy Lodawa Miejska. Paragraf nr 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie w dniu podjęcia. Co do projektu, mają Państwo radni jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. W tej samej wersji, co do tej pory. Pani radna Karolina Bartosz-Gadacza. Jestem za. Pan radny Andrzej Białkowski. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Szymon Biały. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Wiktor Frygarska. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Harba. Dziękuję. Pan radny Bogusław Pilcarz. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Paczyński. Dziękuję. Pan radny Piotr Pałgan. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Pękala. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Zofia Pilarska. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Pruta. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Piotr Tarasiński. Jestem za. Pan radny Michał Wojnowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Małgorzata Wydra. Jestem za. Dziękuję. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok została podjęta 14 głosami za, czyli 1 głos. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do trzeciego projektu. Projekt uchwały Rady Gminy Lodawa Miejska z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. Pomijając podstawę prawną, Rada Gminy Lodawa Miejska uchwała co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się w życie gminy program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 stanowiąc załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 2. Wprowadza się w życie plan finansowy środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2009 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 3. Wykonanie uchwały powierza się gminom gminy Lodawa Miejska i zobowiązuje rozłożenie w Radzie Gminy corocznie w stronę wykonania gminnego programu. Paragraf nr 4. Uchwała powierza
co do tego, czy Państwo poradki mają przyświetlenia. Nie widzę, nie słyszę, przechodzimy do głosowania. Pani radna Karolina Walczyńska-Kaczor. Dziękuję. Pan radny Andrzej Białkowski. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Szymon Biały. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Jolanta Kujawska. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Anieszka Harba. Dziękuję. Pan radny Bogusław Mincarz. Za. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Paczyński. Za. Dziękuję. Pan radny Piotr Pałka. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Kękala. Dziękuję. Pani radna Zofia Kowalska. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Buta. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Piotr Raziński. Jestem za. Pan radny Michał Wąwski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Małgorzata Bydra. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązania drogowych alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok została podjęta 14 głosami za, czyli 1 głosem. Dziękuję bardzo. Czwarty projekt. Projekt uchwały Rady Gminy Ruda Łanecka z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu drogowym. Pomijając podstawę prawną, Rada Gminy Ruda Łanecka uchwala co następuje. Paragraf nr 1, punkt 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności osób za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu drogowym, które posiadają ostatni adres zameldowany na pobyt stały na terenie gminy Ruda Łanecka. Punkt 2. Decyzję administracyjną przyznaniu pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i umieszczenia w mieszkaniach drogowych wydaje kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej w Rudzie Łanecka. Paragraf nr 2. Punkt 1. Osoba może być skierowana do schroniska dla osób bezdomnych i mieszkania drogowego nieodpłatnie, jeżeli jej dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, który mowa w artykule 8 ustawy 1 cytowanej wyższe ustawy o pomocy społecznej. Punkt 2. Za zgodą osoby ubiegającej się o umieszczenie w schronisku i mieszkaniu chronionym, spełniającej warunki wymienione w punkcie 1, może zostać ustalona dobrowolna opłata za pobyt w placówce, szczególnie wtedy, gdy schronisko i mieszkanie chronione zapewnia całodzienne wyżywienie, to jest co najmniej 3 posiłki dziennie. Paragraf nr 3. Punkt 1. Osobie, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, który mowa w artykule 8 ustawy 1 cytowanej wyżej ustawy o pomocy społecznej, tymczasowe schronienie w schronisku i umieszczenie w mieszkaniu chronionym jest przyznane odpłatnie. Punkt 2. Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku i mieszkaniu chronionym reguluje powyższa tabela. Dochód w stosunku do kryterium dochodowego wyrażony w procentach powyżej 100 do 150, powyżej 150 do 200 i powyżej 200. Wysokość miesięcznej odpłatności wyrażona w procentach powyżej 40 do 60, powyżej 60 do 80, powyżej 80 do 100. Punkt 3. Wysokość należności za pobyt w schronisku i mieszkaniu chronionym w terenie dokonywanych wpłat określenia będą każdorazowe decyzje administracyjne przyznającą pomoc społeczną w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych i umieszczenia w mieszkaniu chronionym. Punkt 4. W przypadku, gdy pobyt w schronisku i mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, należność ustalana będzie proporcjonalnie do ilości pobytu świadczeniobiorcy w placówce. Paragraf nr 4. Traci moc uchwała nr 39/248/2018 Rady Gminy Ruda Łanecka z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkanych drogowych. Paragraf nr 5. Wykonanie uchwały powierza się Gminy Ruda Łanecka i kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Łanecka. Paragraf nr 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym na Województwa Świętokrzyskiego. Co do projektu, są jakieś pytania? Nie ma, przechodzimy do głosowania. Pani radna Karolina Walczyńska-Kaczor. Jestem za.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Białkowski. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Szymon Białek. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Anita Pogacza. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Janusz Pachara. Dziękuję. Pan radny Bogusław Pincarz. Za. Dziękuję. Pan radny Janusz Paczyński. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Józef Bauer. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Kalikala. Pani radna Zofia Pilarska. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Kurza. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Piotr Tarasiński. Jestem za. Pan radny Michał Wójnowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Małgorzata Wójta. Jestem za. Dziękuję. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad powołania odpowiedzi dla komisji dla osób będących mieszkaniem w parlamencie została objęta 14 głosami za, 3 jedna głosy. Dziękuję. Dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów
z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Paragraf numer 2. Traci mogę uchwała numer 1 przez 2014 Rady Gminy Agencji z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie wyżywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wewnętrznym programem wspierania finansowego w zakresie wyżywiania. Pomoc państwa w zakresie wyżywiania na lata 2014-2020. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się Gminom Gminy Lubelna i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Małomiecki. Paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia urzędnika urzędowego Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. Co do projektu, są jakieś pytania? Nie słyszę, przechodzimy do głosowania. Pani radna Karolina Łapińska-Kaczek. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Białkowski. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Szymon Biały. Za. Dziękuję. Pani radna Karolina Pelkęska. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Harba. Za. Dziękuję. Pan radny Bogusław Wincasz. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Łaciński. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Piotr Pawle. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Pękala. Dziękuję. Pani radna Zofia Kulacka. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Kuda. Jestem za. Dziękuję. Piotr Tarasiński, jestem za. Pan radny Michał Mielowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Małgorzata Wyda. Jestem za. Dziękuję. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim urzędowym programem posiłek w szkole w domu na lata 2019-2023 został podjęty stosunkiem głosów 14 za, 3 jeden głos przeciw. Pani radna Agnieszka Harba. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Bogusław Wicarz. Za. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Paczyński. Dziękuję. Pan radny Piotr Pałgan. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Kętrawa. Jestem za. Dziękuję. Pan radna Zofia Kulacka. Jestem za. Pan radna Agnieszka Kuta. Jestem za. Dziękuję. Piotr Rasiński, jestem za. Pan radny Michał Łomiński. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Małgorzata Wydra. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie określenia zasad wyboru wydatków w zakresie rozstrzygania dochodów usług używanych ze świadczeń na rzecz rodzin w postaci produktów szczepień dla osób w wieku do rodzin programy ośrodek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Ustawowe w stosunku głosu 14 jest zaczął od przechodzimy do ósmego projektu. Projekt uchwały Rady Gminy Ruda Małżeńska z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie metody odliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Wspomnianą ustawę prawną Rada Gminy Ruda Małżeńska uchwala z miasta paragraf 1. Określa się metodę odliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, która stanowi roczną liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki i opłaty określonej w paragrafie 3 ustawy 1 lub 2. Paragraf 2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej podaje liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz sposób zbierania opłaty komunalnej w deklaracji stanowiącej załącznik do odrębnej uchwały. Paragraf 3. Punkt 1. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych przy selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych określa się 5 zł od osoby miesięcznej. Punktów stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych przy zbieraniu odpadów komunalnych w sposób nieselektywny określa się 18 zł od osoby miesięcznej. Punkt 3. Selektywne zbieranie odpadów następuje na minimalnym określonym obowiązujący regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ruda Małżeńska stanowiącym załącznik do odrębnej uchwały. Punkt 4. Termin częstotliwości i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała. Paragraf 4. Punkt 1. Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci na uchwała nr 32/209/2017 Rady Gminy Ruda Małżeńska z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie metody odliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Punkt 2. Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci na uchwała nr 39/252/2018 Rady Gminy Ruda Małżeńska z dnia 27 czerwca 2018 roku dotycząca zmiany uchwały nr 32/209/2017 Rady Gminy Ruda Małżeńska z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie metody odliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Paragraf nr 5. Wykonanie uchwały wybiera się Gminy Ruda Małżeńska. Paragraf nr 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. Co do projektu? Czy mamy jakieś pytania? Zawsze będą pytania. Jeżeli jest jakaś podwyżka, to wiadomo o co chodzi, nie? Także niechby się każdy tak wypowiedział troszkę na ten temat, czy to nie tylko, że zagłosujemy tak, czy nie i sprawdza ten, ale to żeby każdy tak powiedział słówko, nie? Wyraża zgodę, nie wyraża zgody, czy co zmienić, na ile zmienić. Przepraszam bardzo, tak pani radna Karolina Małczyńska zaczęła. Oglądać
No bo to cały obowiązek spoczywa na nas. Jak zagłosujemy tak, no to już zostanie, tak, nie? A pewnie dzisiaj nie wiem, to górę. To stoimy, no to stoimy, no ale trzeba to rozwiązać, bo to jesteśmy, nie? Szanowni Państwo, ja może parę zdań na temat właśnie proponowanej stawki. Tak jak mówiłem w sprawozdaniu, gmina ogłosiła przetarg na odbiór odpadów komunalnych i zgłosiła się tylko jedna firma, firma, która obsługuje obecnie naszą gminę i złożyła propozycję kwotową, którą mówiłem w sprawozdaniu. Ona się ma w stosunku do roku obecnego blisko 100% wzrost stawki cen za odbiór tych odpadów komunalnych. Te stawki wzrastają z różnych przyczyn. Pierwsza sprawa to jest podyktowany wzrost stawek tak zwanej opłaty marszałkowskiej. Ja mogę tutaj Państwu tak w skrócie przybliżyć, jak te opłaty marszałkowskie kształtowały się na przełomie lat 2013-2019 i jaka jest proponowana na 2020. Te opłaty przedstawiały się w sposób następujący. W 2013 roku za hodowanie jednej tony odpadów niesegregowanych, odpadów zmieszanych, odpadów generowanych na środowisku wynosiła 115 zł. W 2014 119, w 2017 120, w 2018 140, a w 2019 jest 170. Proponowana jest na 2020 kwota 270 zł, czyli wzrasta propozycja jest oczywiście na 2019, znaczy 20, przepraszam, o 100 zł. Ponadto wzrastają ceny, jak wiemy, energii od 1 stycznia. Wzrastają, proponowane są wzrosty cen paliwa. Wzrasta dla przedsiębiorców. Wzrastają stawki również wynagrodzenia minimalnego. Stąd też są takie stawki, które są niezależne tak naprawdę od gminy czy od tutaj decyzji rady, ponieważ to ustawa mówi w ten sposób, że ten program musi sam się finansować, czyli opłaty, które wpływają do urzędu gminy z odbioru odpadów komunalnych, muszą się pokryć z zaproponowaną kwotą przez przedsiębiorstwo, które obsługuje naszą gminę. To tak w skrócie, tak to się przedstawia. My jesteśmy jedyną gminą, która ma taki problem kwotowy. Jest to, ja uważam, problem ogólnokrajowy i te stawki wzrastają porównywalnie we wszystkich gminach, tak jak jest u nas. Ja nie będę wymieniał teraz poszczególnych gmin, jakie się kształtuje. Każdy ma możliwość oczywiście obejrzenia tego również, jak my dzisiaj mamy na sesji, jak to się kształtuje. Gminy są krótko zmuszone do takiej stawki. I co najgorsze, że te stawki nie będą stać w miejscu, dzisiaj trzeba z tym powiedzieć, one będą po prostu rosły. Tak w skrócie tyle. Pensje nie rosną, stawki rosną, ale... Pan Radny Michał Romowski, proszę bardzo. Ja myślę, że firma, która otwiera śmieci, jakieś widełki, a akurat, że możemy kurde, tam coś zanegocjować, kurde, nie taka twarda cena, kurde, wystawiona. No, może kurde, spróbujmy jeszcze raz przetarg, kurde, ogłosić na te śmieci. Po prostu. Pierwsze pytanie. Specyfikacji, ile razy jest odbierane śmieci selektywne? Następne pytanie, gdyby firma zaproponowała cenę szczepotnika, czy też byśmy przyjęli od nich głosowanie i podali to głosowanie rady. Dziękuję bardzo. Która przedstawia nam częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez firmę.
zamku. Tak jak tutaj pan burmistrz już przybliżył, no niestety opłaty są podyktowane wynikiem przetargu. Jeżeli chodzi o częstotliwość, jest niezmienna, czyli tak jak w tamtym roku. Odpady selekcji między dwa razy w miesiącu, odpady zmieszane raz w miesiącu i odpady wyprogramowane, odpady poremontowe raz na kwartał. Czy ja mogę do tego pytania? Dlaczego zadałem to pytanie? Bo uważam, że jeżeli tak wysoko są śmieci w przypadku rozbierania jednokrotnego w miesiącu, być może, że ta kwota, nie być może, moim przynajmniej zawsze była niższa, a w rozmowie z mieszkańcami zwracałem wielokrotnie uwagę, że jeden raz jadą rzeczywiście mają dosyć sporo do odbioru tych selektywnych, a następny, który następuje po 4-5 dniach, bo tak to jest, proszę tak mogę sprawdzić, są prawie pusto. To znaczy, moim zdaniem nie była to dość zasadna różnica z uwagi na to, że tak jak tutaj pan tu wspomniał, kwestią tego podniesienia opłat za gospodarkę odpadami jest podniesienie opłat marszałkowskich. Tak? Tutaj jest dość znaczący wpływ. Dlatego kontaktowaliśmy się tutaj, nie ukrywam, z firmami śmieciowymi, nie tylko z tą firmą, która złożyła ofertę u nas na odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów, ale także z innymi firmami i no szczerze mówiąc inne firmy powiedziały, że firma PGK traktowała nas dosyć ulgowo, dlatego że biorąc pod uwagę to, co się stało w innych gminach, niektóre gminy nawet 200-krotnie została opłata podniesiona. Także wydaje mi się, że tutaj no, nie mamy zbyt dużego pola na alertu w tym momencie. A czy nie możemy zastanowić się nad procedowaniem w 2016 przypadku, że doszło do zmowy wykonawców w tym przypadku? Bo przecież wiemy wszyscy, że wykonawców tego typu usługi w Polsce nie ma wielu i dzisiaj oni mogą dyktować warunki i stawiać samorządy gminne pod ścianą. I czy musimy na każde domu gminnego zgadzać? To znaczy tak, w tym momencie do rejestru działalności regulowanej u nas w gminie jest wpisane 6 firm. Z każdą firmą, tak jak wspomniałam wcześniej, kontaktowaliśmy się mailowo informując, że taki przetarg będzie ogłoszony. Oferta, którą dostaliśmy, była to jedna oferta. Dlatego też chcieliśmy powtórzyć przetarg. Z uwagi na to, że kontaktując się telefonicznie z firmami, firma odpowiedziała nam informując nas, że ta kwota nie jest duża. Także, no jeden... Dokładnie tak, ale no tak, jeden pan, który prowadzi taką firmę, powiedział wprost, że powinniśmy podpisywać tę umowę z naszymi wykonawcami z uwagi na to, że jest to dosyć niska w tym momencie występująca realia kwota. Także, no jeżeli chodzi o zmowę cenową, to no, tak jak mówię, nie wiem już, że tak powiem, te kwestie rozstrzygać. Ale jeżeli jesteśmy członkami Starokolskiego Związku Gmin i Miast, to że tam na tym forum wspólnie zastanowimy się, żeby zaskarżyć postępowanie wykonawców w tym przypadku. No, czy jest szansa, czy nie, no to się okaże po przeprowadzeniu tego postępowania. Bo jeżeli dotyczy ten przypadek wszystkich samorządów gminnych, no to się zachodzi ustawione podejrzenie, że na ten takiej umowy doszło. Nie sądzę, żeby ale to sądownie, sądownie to w ten sposób to by doszło. Wzrost cen 100%. Tylko, że to jest kwestia z ogólnopolskich, z tego co widzę problem. Niektóre gminy miały przetargi rozstrzygane w połowie roku, bo tak to się u nich kształtowało i już wtedy nastąpił wzrost tych cen. Także na przykład w innej gminie kształtuje się to na jeżeli chodzi o koszty 24,32 za zmieszane odpady komunalne. Także u nas to jest już naprawdę, wydaje mi się, że najniższa linia, tak powiem, oboru. No nie wiem, czy to jest najniższa linia, bo nie mamy drugiego przedstawiciela, który by zaproponował inną stawkę. Mamy jedyną przygotową stawkę. Dlatego, tak jak wspomniałam wcześniej, dzwoniłam, ponieważ no, mieliśmy nadzieję na to, że może unieważnimy przetarg. Może ktoś złoży nam jakąś inną ofertę, ale niestety no, nie spotkało się to jakby za prowadzą firmę. Podzielimy temat, ale jak ktoś z Pana nie powiedział się.
celem. Kształtuje się na poziomie 15-20% z roku na rok, a w tym przypadku mamy wzrost oferty złożonej przez wykonawcę o blisko 100%. Dokładnie tak. Tak jak Pan Wójt wspomniał, no istnieje duże prawdopodobieństwo, że co roku będzie ta opłata coraz wyższa. Także w tym momencie na terenie naszego powiatu jedynie wczoraj była sesja przeprowadzona w Smychowie i zostały uchwalone stawki identyczne, tak jak u nas, chociaż obowiązywały tam stawki nieco niższe z uwagi na to, że przetarg był ogłaszany na 2 lata. Do tej pory było 4,8 zł, w tym momencie są 9,18. A na przykład w Stąporkowie, gdzie do tej pory były stawki 6 i 12 zł, proponowane w tym momencie są, ponieważ jeszcze sesji nie było, 14 i 28. Końskich 4,8 zł. W tym momencie nie planują podwyższać. Wiadomo, że jak przyczyn, tak? Nie ma takiej kwestii, bo to kontra. Nie muszę tego tłumaczyć, prawda? A jak to jest zaplanowane, ta umowa? U nas na rok, zawsze podpisujemy umowę na rok. Z doświadczenia jednak innych gmin wiem, że jak przetargi były ogłaszane na 2 lata, unieważniane zostały i no ta stawka była nieco niższa, ale minimalnie niższa. Czy to wszystko? Jakieś pytania jeszcze? No, nic to za wesoło nie ma w tej wypowiedzi. No niestety ta sprawa dotyczy nas wszystkich, także oczywiście jest z tego powodu zbytnio zadowolony. Dziękuję. Dziękuję tutaj panu ministrze za przedstawienie całej sytuacji. Ja myślę też, drodzy państwo, że tutaj rząd nas postawił pod ścianą, także jako nowa rada, jako nowy radni osobiści też są obecni na tej dzisiejszej sesji i też usłyszeli tutaj ze strony pani informacje odpowiednie, także dużego wpływu na te stawki, które są zaproponowane, nie mamy. Także przechodzimy do głosowania. Ciężkie to głosowanie. Pan Witt, radny Karolina Bartaka, bardzo dziękuję. Pan radny Andrzej Białkowski. Pan radny Andrzej Białkowski. Nie wiem. No i jestem za. Dziękuję. Pan radny Szymon Biały. Jestem za. W tym momencie chciałem zwrócić uwagę na to, że na posiedzeniu pierwszym Prawodawskiego Związku Gmin i Miast Dolnego Śląska i przedstawiciela Rady Gminy wśród przedstawicieli innych gmin, przedstawicieli nawet Związku Podatków Polskich, powiedział z inicjatywę zmiany tego procederu, który jakby wykonawcy narzucają na samorząd. Dziękuję bardzo. Pani radna Violeta Pedersa. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Karpa. Dziękuję. Pan radny Bogusław Wójcak. Pytanie, czy również w tych płacach, co mają domy na lato przyjeżdżają, to oni też płacą? Tak, tak, też mają problemy. Jest za. Pan radny Grzegorz Paczyński. Dziękuję. Pan radny Józef Bauer. Dziękuję. Pan radny Andrzej Pękala. Dziękuję. Pani radna Zofia Kulacka. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Puda. Dziękuję. Piotr Tarasiński, jestem za. Pan radny Michał Górnowski. Dziękuję. Pani radna Magdalena Dawida. Dziękuję. Uchwała w sprawie zakazu obliczania opłat gospodarowanych odpadami komunalnymi w tych właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty została podjęta następującym stosunkiem głosów. 12 głosów za, 2 głosy przeciwne. Czyli uchwała została podjęta stosunkiem głosów 12 za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do 9 projektu uchwał Rady Gminy Lublana.
wyjazdówka z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składów liczbowych Komisji Stałej w Radzie Gminy Ruda Malnicka. Pominając ustawę prawną, Rada Gminy Ruda Malnicka uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się następujące składy liczbowe poszczególnych Komisji Stałej w Radzie Gminy Ruda Malnicka. Punkt 1. Komisja Rewizyjna do 5 radnych. 2. Komisja Planowania Budżetu Finansów Gminy Powołanego do 5 radnych. 3. Komisja Kultury i Oświaty i Ochrony Środowiska do 8 radnych. 4. Komisja Skargi, Wniosków i Petycji do 5 radnych. Paragraf numer 3. Traci moc uchwała nr 1/3/2010 Rady Gminy Rudzia Malnickiej z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia ilości oraz składu liczbowych komisji stałych w Rady Gminy Rudzia Malnickiej. Paragraf numer 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicę ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudzie Małonieckiej oraz na stronie internetowej GMIN. Paragraf numer 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Co do projektu, są jakieś pytania? Nie ma, przechodzimy do głosowania. Pani radna Karolina Bacińska-Dacio. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Białkowski. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Szymon Białek. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Karolina Pajdowska. Pan radny Katarzyna. Pan radny Bogusław Pęcarz. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Łaciński. Dziękuję. Pan radny Piotr Pałda. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Andrzej Pękala. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Zofia Kularska. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Buda. Dziękuję. Piotr Rasiński, jestem za. Pan radny Michał Wojnowski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Małgorzata Buda. Uchwała w sprawie ustalenia składu liczbowych komisji stałych Rady Gminy Ruda Malnicka została podjęta 14 głosami za, czyli 1 głos. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do 11 projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Ruda Malnicka z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu liczbowych komisji stałych Rady Gminy osobowych Komisji Stałej Rady Gminy Ruda Malnicka. Pomijając podstawę prawną, Rada Gminy Ruda Malnicka uchwala co następuje. Paragraf 1. Powołuje się stałe Komisje Rady Gminy Ruda Malnicka w następujących składach. 1. Komisja Rewizyjna w osobach Rady. Pan Radny Szymon Biały, Pan Radny Bogusław Pęcarz, Pan Radny Andrzej Pikala, Pan Radny Agnieszka Puda, Pan Radny Michał Wojnowski. 2. Komisja Planowania Budżetu Finansów Gminy Komunalnego w osobach Rady. Pani Radna Karolina Bacińska-Kaczor, Pani Radna Agnieszka Harwa, Pan Radny Andrzej Pękala, Pani Radna Zofia Bilacka, Pan Radny Piotr Rasiński. 3. Komisja Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska w osobach Rady. Pani Radna Karolina Bacińska-Kaczor, Pani Radna Agnieszka Harwa, Pan Radny Bogusław Pęcarz, Pan Radny Grzegorz Paczyński, Pani Radna Agnieszka Buda, Pan Radny Michał Wojnowski, Pani Radna Małgorzata Wydra, Pani Radna Fioleta Wojewódzka. 4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w osobach radnych. Pan Radny Andrzej Białkowski, Pan Radny Grzegorz Paczyński, Pan Radny Piotr Pałka, Pan Radny Grzegorz Pękala, Pani Radna Zofia Bilacka. Paragraf 2. Przedmiot działania Komisji wymienionych w paragrafie 1 określa statut gminy. Paragraf numer 3. Traci moc uchwała nr 3/16/2014 Rady Gminy Rudzia Malnickiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowych Komisji Stałej Rady Gminy Rudzia Malnickiej oraz uchwała nr 7/45/2015 Rady Gminy Rudzia Malnickiej z dnia 26 czerwca 2015 roku. W sprawie zmiany uchwały nr 3/16/2014 Rady Gminy w Rudzie Małowieckiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Stałej Rady Gminy w Rudzie Małowieckiej i ustalenia ich składu osobowego. Paragraf nr 4. Uchwała polega na ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudzie Małowieckiej oraz na stronie internetowej GMIN. Paragraf nr 5. Wchodzi w życie uchwała z tym podjęciem. Co do projektu, są jakieś pytania? Proszę powtórzyć czwartą komisję imiennie. Dobrze, jeszcze dobrze. Czwarta komisja skarg, wniosków i petycji w osobach radnych. Pan radny Andrzej Białkowski,
pan radny Grzegorz Paciński, pan radny Piotr Pałgan, pan radny Leszek Pękala, pani radna Zofia Pilarska. W takim razie przechodzimy do głosowania. Pani radna Karolina Marcińska-Kaczor. Dziękuję. Pan radny Andrzej Białowski. Jestem za. Pan radny Szymon Biały. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Violeta Felderska. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Chowa. Dziękuję. Pan radny Bogusław Kęcarz. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Paczyński. Jestem za. Pan radny Piotr Pałgan. Dziękuję. Pan radny Andrzej Pękala. Pani radna Zofia Pilarska. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Buta. Jestem za. Dziękuję. Piotr Tarasiński. Jestem za. Pan radny Michał Wolnowski. Jestem za. Dziękuję. I pani radna Małgorzata Wietel. Jestem za. Dziękuję. Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowych komisji stałej Rady Gminy Ruda Maleniecka. Zostaje uchwalona 13 głosów za i 1 wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do 12 projektu uchwały Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zamówionego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Maleniecku. Odmianąc podstawę prawną Rada Gminy Ruda Maleniecka uchwala co następuje. Paragraf numer 1. Powołuje się Radę Społeczną Zamówionego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Maleniecku w liczbie 5 osób w składzie której wchodzi. 1. Leszek Pudza, Ruch Gminy Przewodniczący. Jerzy Kowalski, przedstawiciel Wojewody Członek. I teraz musimy tutaj z Państwa Radnych. Paragraf numer 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Społecznej do zwołania jej pierwszego posiedzenia. Paragraf numer 3. Traci mowę uchwała nr 3/12/2014 Rady Gminy w Rudzie Maleniecku z dnia 30 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Maleńskiej oraz uchwała nr 14/83/2016 Rady Gminy w Rudzie Maleńskiej z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Maleńskiej. Paragraf nr 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i opublikowanie na stronie internetowej Gminy do Informacji Publicznej. Paragraf nr 5. Uchwała wchodzi w życie do podjęcia. Poproszę teraz o zgłaszanie kandydatów do Rady Społecznej do Ośrodka Zdrowia. Pani radna Karolina Marcińska wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Ja zgłaszam radną Wielką. Czy radna Wielką? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś kandydatury? To ja tutaj sobie pozwolę zgłosić pana radnego Andrzeja Pośka. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś inne kandydatury? Nie mamy, już zamykam listę. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby w skład Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Maleniecka weszła pani radna Karolina Paciska-Kaczor, pani radna Violeta Flejterska i pan radny Andrzej Pękala. Tak, to przegłosujemy całą uchwałę. Czyli pani Karolina Marcińska-Kaczor. Dziękuję. Pan radny Andrzej Białkowski. Zgadzam się. Dziękuję. Pan radny Szymon Biały. Dziękuję. Jest za, przeciw, wstrzymuje się. Zgadzam się. Jak to robimy? Jestem za, pani radna Wielka Wieterska. Pani
radna właśnie rada. Dziękuję. Pan radny Bogusław Wójcarz. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Paczyński. Dziękuję. Pan radny Piotr Bogdan. Jestem za. Dziękuję. Pan radna Andrzej Mędela. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Sofia Pilarska. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Puta. Jestem za. Dziękuję. Piotr Tarasiński, jestem za. Pan radny Michał Obecki. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Małgorzata Wójcarz. Jestem za. Dziękuję. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kluczy Maleńskiej została podjęta z stosunkiem głosów 14 za, czyli jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I tutaj jeszcze przypomnę właśnie głosowanie. Trzeba odpowiadać oczywiście za, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Dziękuję bardzo. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Ruda Małomiecka.
39 przez 258 przez 218 Rady Gminy Ruda Mamieńska z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Ruda Mamieńska. Paragraf nr 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Informacji Publicznej. Paragraf nr 5. Uchwała w sprawie przyczyny podjęcia z mocą obowiązującą. Co do projektu? Panie Państwo, jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. To ja sobie podaję pozwolę ze swojej strony wniosek formalny o wynagrodzenie dla pana wójta. I przeczytam. Podpunkt A. Wynagrodzenie zasadnicze według tabeli 1 dla stanowiska wójt burmistrz gminie do 15 tysięcy mieszkańców w wysokości 4700 zł brutto. Podpunkt B. Dodatek funkcyjny według tabeli 1 dla stanowiska wójt burmistrz gminie do 15 tysięcy mieszkańców w wysokości 1900 zł brutto. Podpunkt C. Dodatek specjalny w wysokości 36% łącznie wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego w kwocie 2376 zł brutto. Podpunkt D. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940 zł brutto. I proszę Państwa, tutaj te kwoty, które tutaj podałem, to kwoty są ani niskie, ani bardzo wysokie, tylko to jest takie średnie wynagrodzenie tutaj dla naszego pana wójta. I myślę, że tutaj jak wszyscy wiemy, pan wójt już jest u nas kolejną kadencję, czyli czwartą, jak wszyscy tutaj wiemy, i państwo radni, i państwo sołtysi. Także myślę, że takie wynagrodzenie by było odpowiednie dla naszego wójta. Proszę pan radny, jaki mam do tego. Ja zapytam się zamiar głosu w przypadku, gdyby zostało utrzymane na poziomie czy wysokości poprzez poprzedniej kadencji, bo na ostatniej sesji nawet tu pan radny Baczyński z uwagi na to, że należy prowadzenie oszczędności, zgłosił wniosek o to, żeby został jeden wiceprzewodniczący, jest to różnica 250 zł, takie oszczędności miesięczne są. Tu przewodniczący, jaka będzie różnica? Bo poprzednim razem pan miał brutto wynagrodzenie 8960 zł. Nie wiem, jak to będzie brutto. Nie tak, ja rozumiem, że każdy pracuje, powinien być wynagradzany za jego osiągnięcia i również za czas pracy. I chciałem przejść teraz do czasu pracy. Parę dni temu podjął taką informację, że pan wójt posiada stopień niepełnosprawności. Co się z tym wiąże? Jeżeli chodzi o stopień niepełnosprawności, pracuje w ciągu dnia 7 godzin, nie 8, to jest pierwsze. Co z tego wynika? Przez 5 dni w tygodniu, bo tak pracuje, to jest 5 godzin. W miesiącu to już stanowi 4 razy 5 to jest 20, ale w roku to już jest 240 godzin. Następnie z tego tytułu ma również 10 dni urlopu więcej. 10 dni urlopu więcej to jest 80 godzin, które bym pracował przez 8 godzin. W sumie stanowi to 320 godzin w roku. 320 godzin do normalnej pracy to są 2 miesiące. W związku z tym uważam, że ta podwyżka, znaczy to ustalenie wyższe niż poprzedniej kadencji, uważam, że nie jest adekwatne do czasu podniesionego. Wyższe, gdyby były uznane na gruna, który zaczyna swoją kadencję. Trudno będzie ocenić, jakie będzie jego zaangażowanie w pracę. Także to jest wniosek, aby utrzymać poprzednie zdanie. Dziękuję bardzo. Jeszcze zabrać głos.
Nie widzę. Tutaj jeszcze podam informację Państwu, że ta uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z powodu obowiązującego od 22 listopada 2018 roku, czyli dzień poprzedzający uchwałę pana. A różnica kwoty wynagrodzenia to jest suma niecałego 1000 zł. Dziękuję bardzo. W takim razie, jak nie ma już żadnych pytań, przechodzimy do głosowania. Będziemy teraz głosować na wniosku radnego Piotra Bałkana. Kto z radnych obecnych jest za wnioskiem radnego Bałkana? Proszę, Karolina Maciejska-Kaczor. Pan radny Andrzej Jałkowski. Pan radny Szymon Biały. Wstrzymuje się. Pani radna Loreta Fejderska. No właśnie. Pani radna Agnieszka Harbat. Tak. Pan radny Bogusław Wójcarz. Jest pan za, jest pan przeciw, czy wstrzymuje się? Panie radny, tutaj pan radny Piotr Bałkan złożył wniosek o to, żeby wynagrodzenie pana wójta zostało na tym poziomie co do tej pory. I jaka jest teraz decyzja pana? Czy jest pan za tym wnioskiem, czy jest pan przeciwny, czy pan wstrzymuje? Tutaj mamy teraz głosowanie uchwały wniosku radnego Bałkana. To jest tak, jeden głos jest za, 10 jest przeciw, 3 są głosy wstrzymujące. Wniosek nie przeszedł. Dziękuję bardzo. Zabrać głos w stosunku do hipotezy pana prezydenta
radnego Piotra Pałkana, bo teraz jest wójtem już, jak Państwo wiecie, trzy kadencje, będę niedawno zresztą czwarta i jestem jakby naocznym świadkiem pracy Pana Wójta. Rzeczywiście Pan Wójt ma stopień niepełnosprawności i zgodnie z prawem mógłby pracować 7 godzin dziennie i ten stopień niepełnosprawności nie jest od podobnie jakiegoś czasu, że jest wszystko w dokumentach, nic nie jest używane. I jako świadek pracy Pana Wójta stwierdzam, że tak, po pierwsze, Wójt ma niemelowany czas pracy. To nie jest tak, że przyjeżdża do pracy codziennie na konkretne godziny, bo to jest praca po godzinach, wieczorami, soboty, niedzielę, jak Państwo widzicie, często różnego rodzaju uroczystości, zebrania, to Wójt na spotkania wszystkie przyjeżdża, uczestniczy. A tak jeszcze odnosząc się do 8-godzinnego dnia pracy, pomimo tego, że mógłby wychodzić, Wójt stara się być w pracy jeszcze przed wszystkimi pracownikami, 7.15, 7.20 podjeżdża do urząd. I jeśli nie ma żadnych służbowych wyjazdów, wychodzi 15.30, no i ja jako świadek tych wydarzeń to potwierdzam, tak to wygląda, także no raczej nie można tutaj liczyć godzinowo pracy Pana Wójta, bo to jest czas nienormowany i on dużo czasu na swoją pracę poświęca. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu za pracę. Ja tutaj teraz złożę ze swojej strony wniosek formalny o ustalenie wynagrodzenia dla Pana Wójta. I tutaj przeczytam jeszcze raz te wszystkie stawki. Starania powietrznego, kwota wynagrodzenia zasadnicze według tabeli 1 dla stanowiska w gminie do 15 tysięcy mieszkańców w wysokości 4700 zł brutto. Podpunkt B dodatek funkcyjny według tabeli 1 dla stanowiska w gminie do 15 tysięcy mieszkańców w wysokości 1900 zł brutto. Dodatek specjalny w wysokości 36% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2376 zł brutto. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940 zł brutto. I przechodzimy do głosowania. Tutaj wynagrodzenie, jak już wcześniej na początku wspomniałem, w sąsiednich naszych gminach są też na porównywalnym poziomie, a nawet w niektórych gminach są większe od wynagrodzenia proponowanego tutaj z mojej strony dla Pana Wójta. Także tak jak już wcześniej wspomniałem, to wynagrodzenie ani jest nie za niskie, ani nie za wysokie. To jest średnie wynagrodzenie. Dziękuję bardzo. Czyli przechodzimy do głosowania. Pani Karolina Wacicka-Kaczor. Ja się wstrzymuję. Pan radny Andrzej Białkowski. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Szymon Biały. Wstrzymuję się. Pani radna Wioletta Kojderska. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Harwa. Dziękuję. Pan radny Bogusław Mielcarz. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Baczyński. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Piotr Pałkan. Pan radny Andrzej Gentala. Za. Dziękuję. Pani radna Zofia Piwarska. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Huda. Jestem za. Dziękuję. Piotr Tarasiński. Jestem za. Pan radny Michał Wojnowski. Jestem za. Dziękuję. I pani radna Małgorzata Wydra. Jestem za. Dziękuję. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia. Tak. Mój wniosek złożony przez moją osobę został następująco rozpatrzony. 11 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące. I teraz przegłosujemy całą uchwałę Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia dzisiejszego w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Ruda Malinecka. Podjęłam jest ustawę prawa Rady Gminy Ruda Malinecka, uchwała co następuje. Paragraf 1. Ustala się wynagrodzenia miesięczne dla wójta gminy Ruda Malinecka. Potem wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wójta gminy do 15 miesięcy mieszkańców w wysokości 4700 zł brutto. Dodatek funkcyjny tego tabeli 1 dla stanowiska wójt, burmistrz gminy do 15 tysięcy mieszkańców w wysokości 1900 zł brutto. Dodatek specjalny w wysokości 36% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2376 zł brutto. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940 zł brutto. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Ruda Malinecka. Paragraf numer 3. Traci moc uchwała nr 31/258/2018 Rady Gminy Ruda Malinecka z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Ruda Malinecka. Paragraf numer 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wyniesienie na tablicy ogłoszeń i opublikowanie na stronie internetowej i godziny informacji publicznej. Paragraf numer 5. Uchwała wchodzi w życie na dzień podjęcia z mocą obowiązującą od 22 listopada 2018 roku. Przechodzimy do głosowania. Pani radna Karolina Wawrzycka-Kaczor. Dziękuję. Pan radny Andrzej Białowski. Dziękuję. Pan radny Szymon Biały. Dziękuję. Pani radna Wielena Wrodecka. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Harpa. Dziękuję. Pan radny Bogusław Mięsarz. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Baczyński. Dziękuję. Pan radny Piotr Pawlan. Jestem przeciw. Dziękuję. Pan radny Andrzej Pękała. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Zofia Piarska. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Puta. Jestem za. Dziękuję. Piotr Tarasiński. Jestem za. Pan radny Michał Wąski. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Małgorzata Wójta. Jestem za. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Ruda Malinecka w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Ruda Malinecka przedstawia się następująco. 11 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące. Czyli została przyjęta stosunkiem głosów 11 za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Zakończenie sesji. W związku z czym zamykam drugą sesję Rady Gminy Ruda Malinecka. Jednocześnie dziękuję wszystkim za obecność.